Na zadane pytania odpowiedzi udzieli minister pracy i polityki społecznej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Zaczynając, chcę wyjaśnić na wstępie tą kwestię, która była podnoszona w wypowiedziach wielu z państwa i dotyczyła tempa wydłużania i podnoszenia wieku emerytalnego. Tutaj się nic nie zmieniło od zapowiedzi ogłoszonej przez pana premiera 18 listopada w exposé i nie został ten czas skrócony, ponieważ wtedy był określony rok 2020 jako ten rok osiągnięcia 67 roku życia dla mężczyzn i 2040 dla kobiet. Więc to tempo nie zmieniło się. Będzie wiek wydłużany o 3 miesiące w ciągu roku, o 1 miesiąc przez 4 miesiące. Gdybyśmy to przyspieszyli, to te wartości i osiągnięcie docelowego 67 roku życia jako ustawowego wieku emerytalnego nie wypadałyby ani w 2020, ani w 2040 roku. Więc tutaj pragnę rozwiać wszelkie obawy dotyczące tej kwestii. Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, ich zakres i organizacje, z którymi był ten projekt konsultowany, to on był dużo szerszy niż to się odbywa w trybie normalnym i dotyczył zarówno związkowców, w tym związków rolniczych, pracodawców, organizacji kobiecych, a główną miejscem konsultacji jest oczywiście Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych i zarówno na posiedzeniu plenarnym, posiedzeniach prezydiów, na cotygodniowej pracy w zespole do spraw ubezpieczeń ten projekt był konsultowany, przedstawiany. Zresztą w wyniku tego procesu konsultacyjnego został on wzbogacony. Ja za chwilę się odniosę do emerytur częściowych, ale również w wyniku konsultacji projekt został wzbogacony o elementy związane z finansowaniem prewencji wypadkowej, zwiększeniem tego finansowania oraz dodaniem nowych zadań. I to były postulaty, które były zgłaszane właśnie na zespole do spraw ubezpieczeń społecznych i zarówno przez stronę związkową, jak i przez stronę pracodawców. Oprócz tego w trakcie konsultacji też był zgłoszony wniosek o możliwość oskładkowania i odprowadzania składek za osoby, które do tej pory nie miały tytułu do odprowadzania tych składek. Na przykład odprowadzania składek od umów o dzieło i taka dobrowolność dzięki temu projektowi powstaje. No i oczywiście głównym elementem, który wynika z konsultacji społecznych, z tych rozważań również koalicyjnych, jest możliwość przejścia na częściową emeryturę dla kobiet od 62 roku życia. I to nie będzie tylko w tym momencie, jak już osiągniemy 67 rok życia, tylko będzie to następowało w procesie ewolucyjnym. 62 rok życia dla kobiet, 65 rok życia dla mężczyzn, 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet, 40 okresów składkowych i nieskładkowych dla mężczyzn. To jest warte podkreślenia, że to nie są tylko okresy właśnie składkowe, a do okresów nieskładkowych zaliczamy na przykład urlop wychowawczy, który przed 99 rokiem nie był oskładkowany. To jest też czas represji przed 89 rokiem. I ten okres będzie zaliczany do okresów składkowych i on będzie uprawniał do wystąpienia o emeryturę częściową, która będzie wynosiła 50% emerytury wyliczanej w momencie wystawienia, wypełnienia wniosku o emeryturę częściową. I później ona na wniosek ubezpieczonego będzie zamieniana na tą emeryturę docelową. I to jest ten element emerytur częściowych. I to się w żaden sposób nie wiąże z koniecznością rozwiązania stosunku pracy. Więc tutaj nie ma ani ograniczeń w zarobkach podczas pobierania
emerytury częściowej, ani potrzeby rozwiązywania stosunku pracy. Jeżeli chodzi o politykę prorodzinną i o to, co się wydarzyło jeszcze w zeszłej kadencji, no to po pierwsze wydłużyły się zarówno urlopy macierzyńskie, te w podstawowej wersji, jak i te dodatkowe. Wydłużył się urlop ojcowski, bo od tego roku on wynosi 2 tygodnie. Jak również w związku z wprowadzoną ustawą żłobkową pojawiła się możliwość zatrudniania niań, a budżet państwa odprowadza za nie składki. I to jest ten proces, który następuje od jesieni zeszłego roku. Łatwiej też tworzyć żłobki, bo one przestały być zakładami opieki zdrowotnej. W tym momencie w Ministerstwie Pracy rozstrzygnęliśmy pierwszą turę konkursu dotyczącego wsparcia budowy i tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Jak również zakończył się konkurs w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, opiewający na kwotę 150 milionów na rzecz godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Do 17 kwietnia można było składać oferty. Te pieniądze będą przeznaczone właśnie na godzenie życia zawodowego z rodzinnym. One mogą trafić na wyposażenie żłobków, klubów dziecięcych, jak również na utrzymanie tych jednostek. I w tym konkursie mogły występować zarówno podmioty samorządowe, jak i inne. Jeśli chodzi o wynik i efekt też tego dialogu, który był prowadzony nad projektem tej ustawy, to ja już o tym mówiłem w tym wprowadzającym wystąpieniu. W tym tygodniu z resortu wyjdzie ustawa mówiąca o oskładkowaniu osób, które poświęcają swój czas na wychowanie dzieci. I to zarówno osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ubezpieczonych w KRUS-ie, jak i tych, którzy do tej pory nie są ubezpieczeni w żadnym systemie. Projekt realizujący te zapowiedzi jest też już złożony w Sejmie przez Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc te elementy wsparcia polityki prorodzinnej bezpośrednio w tej ustawie się nie znalazły, ale znajdą się w innych projektach. Jeżeli chodzi o podwyższanie wieku emerytalnego w Unii Europejskiej i tempie, w jakim to się odbywa, no to jest zróżnicowanie, bo mamy kraje, które robią to stopniowo, ewolucyjnie, w podobnym charakterze, jak to jest w Polsce, a są kraje, które robią to w sposób skokowy i w dużo trudniejszych warunkach. Jeżeli chodzi o kraje, które podnoszą, to nie są tylko Niemcy, to nie jest Wielka Brytania, ale to są też kraje nadbałtyckie. To jest dzisiaj ten temat jest podejmowany przez znakomitą większość krajów Unii Europejskiej. Albo już są uchwalone ustawy, albo w niedługim czasie będą. Ale tylko w kilku do 67. Jest zróżnicowanie odnośnie tej górnej granicy, ale są też kraje, w których ten wiek będzie wyższy niż 67. I tak jak mówię... I będzie niższy jak we Francji. No zastanówcie się nad francuskim przykładem. Może dłużej żyją. Dlatego mamy zróżnicowanie tego wieku w obrębie Unii Europejskiej, ale jedno jest niezaprzeczalne, że z tym problemem podnoszenia wieku emerytalnego mierzą się wszystkie kraje Unii Europejskiej. I to następuje, tak jak mówię, w różnym tempie, w różnych krajach. Jeżeli chodzi o sędziów i prokuratorów, jak również rolników, to te rozwiązania zawarte w projekcie tej ustawy podnoszą wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 roku dla wszystkich tych grup z zastrzeżeniem, że prawo do wcześniejszej emerytury lub przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, a wcześniejszej emerytury rolników zachowane będzie do końca 2017 roku. Jeżeli chodzi o
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytury pomostowe, to tutaj żadna zmiana nie będzie realizowana. One, ci, którzy mają prawo do tych świadczeń, do emerytur pomostowych, zachowują je i projekt tej ustawy w żaden sposób nie zmienia tych uprawnień. Jak również nie zmienia się wiek ani staż pracy, który uprawnia do przyznawania świadczeń przedemerytalnych. Te świadczenia przedemerytalne, one są finansowane z Funduszu Pracy i tutaj zasady ich przyznawania pozostają na tym samym, takie same, jak były do tej pory. Jeżeli chodzi o różne formy zatrudnienia i tą dyskusję na temat oskładkowania niektórych umów, które dzisiaj nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Takie dyskusje trwają również w Komisji Trójstronnej na Zespole do Spraw Prawa Pracy. Podjęta została decyzja i tam wszystkie strony, zarówno ta strona związkowa, jak i strona pracodawców i rząd, zgodzili się po pierwsze na, że trzeba się pochylić nad działem 6 kodeksu pracy dotyczącym czasu pracy i tutaj przenieść te pozytywne doświadczenia związane z ustawą antykryzysową, ale równocześnie z pracami dotyczącymi kodeksu pracy i czasu pracy będą prowadzone rozmowy na temat różnych form zatrudnienia. Ale warto podkreślić, że umowa o dzieło, bo ją często wymieniamy, to jest ten typ umowy, który nie jest oskładkowany, ale to jest umowa rezultatu, a nie jest umową starannego wykonania, tak jak umowa o pracę, czy to na czas określony, na czas nieokreślony, umowa cywilnoprawna, bo te wszystkie inne, one są oskładkowane. Jeśli chodzi o, bo były też pytania dotyczące profilaktyki i związanej z tym, to pani poseł Leszczyńska, profilaktyki otyłości, stylu życia, to jest to jak najbardziej, to jest znaczący wpływ na występowanie różnych chorób, to jest najważniejszy czynnik wywołujący choroby, to jest właśnie styl życia i tutaj na pewno ta współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest potrzebna w dyskusji na ten temat. Jeśli chodzi o program 50+, bo to też wiele kwestii tego dotyczyło, to pewnie nie ze wszystkich elementów tego programu możemy być zadowoleni. Tutaj zgoda, ale wskaźnikiem podstawowym, który mówi o efektywności tego programu, jest wskaźnik zatrudnienia osób pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. I on od momentu funkcjonowania tego programu, czyli od 2008 roku, wzrasta. Więc pewnie warto wyciągnąć przy formułowaniu tego programu dotyczącego wsparcia osób dojrzałych na rynku pracy, osób po 60 roku życia, wsparcia ich aktywności, równości płci na rynku pracy, warto wyciągnąć wnioski z funkcjonowania programu 50+. I tak jak mówię, nie w pełni i nie we wszystkich elementach jesteśmy z niego zadowoleni. Były też pytania o te emerytury minimalne i jak one się zmieniały. To na przykład w 2006 roku emerytura minimalna wynosiła około 597 zł. No teraz wynosi 799, więc ten wzrost nastąpił. Szanowni Państwo, wracając jeszcze do zaleceń, bo takie też pytania padały, kto daje te zalecenia w Unii Europejskiej? To daje Komisja Europejska w Białej Księdze dotyczącej emerytur, która została opublikowana w lutym tego roku. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tą debatę, za wnioski, które składaliście. One poszerzają na pewno tą formułę, bo nie dotyczą tylko w bezpośredni
sposób ustawy mówiącej, projektu ustawy mówiącej o podniesieniu i zrównaniu wieku emerytalnego, ale dotykają również innych zagadnień. Myślę, że na te pytania, na które była prośba o odpowiedź na piśmie, oczywiście tak uczynimy i w trybie takim najszybszym, jak to będzie możliwe. Dziękuję bardzo, pani marszałek.